Dzień dobry, moje drogie skorpiony, witam was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania na najbliższe 24 godziny. Słuchajcie, chciałam wspomnieć, że w weekend pojawią się nowe filmy miesięczne, lunarne miesięczne, także pojawi się nowa playlista, a tak jak mówiłam już zresztą, filmów na moim kanale pojawia się coraz więcej, tym samym ja wszystkie segreguję tematycznie w playlisty właśnie, także w weekend spodziewajcie się nowej playlisty i to będą czytania lunarne, miesięczne. A teraz zaczynamy, moje drogie skorpiony. No to powiem ci tak. Cokolwiek się wydarzy, co spowoduje, że poczujesz, że... Znaczy pomyślisz o tym i moim zdaniem poczujesz później, że podjąłeś złą decyzję kiedyś, albo ostatnio, no, że to był niemądry wybór. Niemądry. Że niefajnie zareagowałeś, kogoś skrzywdziłeś być może słowem, czynem, nie wiem. W każdym razie chodzi o to, że trochę jakby odciąłeś kogoś zbyt impulsywnie, zbyt raptownie i teraz zdajesz sobie sprawę, że to nie był do końca mądry wybór i cię to stresuje. I to jest jedno, i to jest w twojej głowie. A karty mówią w ogóle, wiesz, nie tyle udawaj, że nie ma tego tematu, ale nie daj po sobie poznać. I właściwie mogłabym zakończyć to czytanie dla was. Proszę, sprawdźcie sobie ascendent. Po prostu informacja dla skorpiona płynie wprost. Nie daj po sobie poznać, że czujesz wyrzuty sumienia, albo że wiesz, że kogoś źle potraktowałeś, że podjąłeś złą decyzję, dokonałeś niemądrego, twoim zdaniem, po przemyśleniu wyboru. Chodzi o to, żebyś się nauczył wszystkiego, jakby tej mądrości, która płynie teraz z tej sytuacji, jak już zdałeś sobie sprawę, co się wydarzyło, albo zdałeś sobie sprawę, że twoje poprzednie podejście nie było właściwe i nie dał po sobie poznać. Zostawił to dla siebie, dosłownie. Zostawił to dla siebie. Po prostu. Jeśli z kolei... to jest pierwsza informacja. Druga informacja to jest również taka trochę w tle jest okej, okay, no dobra, no nie przemyślałem tego, to nie było mądre, to właściwie nie chodzi już o to mądre, nie mądre, ale to po prostu czuję, że to było, nie wiem, zbyt impulsywnie, za szybko, że ktoś nie zasługiwał na takie słowo na przykład, prawda? No to teraz tak. Tutaj karty mówią, że możesz o tym z tą osobą porozmawiać. Mamy energię komunikacji. Ale zanim to uczynisz, potrzeba jest rozważenia sobie dokładnie tego, co chcesz powiedzieć, jaką potrzebę chcesz zrealizować, zaspokoić swoją lub tej osoby. I dopiero później być otwartym na rozmowę, już z pewnością siebie, czyli trochę przygotować się do rozmowy, gdzie w tle mamy sytuację konfliktową, gdzie czujesz, że podjąłeś złą decyzję, czujesz, że kogoś być może skrzywdziłeś słowem, że niepotrzebnie kogoś odciąłeś, że kogoś źle osądziłeś. To jest mniej więcej taka informacja tutaj. Jeśli chcesz to zmienić, naprawić, spróbować porozmawiać z tą osobą, tak jest, to na pewno jesteś na to gotowy, będziesz na to gotowy, bo najpierw sobie wszystko przemyślisz. To karty sugerują i nawet karty mówią, przemyśl sobie. Używaj tylko słów, które naprawdę chcesz wypowiedzieć. To jest mniej więcej taka energia. Jakbym miała zatytułować film, i chyba nawet tak zatytułuję film dla was, na następne 24 godziny. Mniej znaczy więcej. Mniej znaczy więcej. I chodzi o rozmowę, chodzi o komunikację, żeby coś wyjaśnić. A dla części z was mniej znaczy więcej oznacza, że na ten moment w tej chwili lepiej jest po prostu nie dać po sobie poznać z jakiegoś powodu, że wiesz, że postąpiłeś niewłaściwie, wiesz, że byłeś nazbyt krytyczny, że wiesz, że osądziłeś kogoś zbyt pochopnie i bardzo krzywdząco być może. Troszkę taka energia. Słuchajcie, no serio, to o czym należy pamiętać, niezależnie od tego, jak bardzo sytuacja wydaje się być skomplikowana, to jesteś kreatorem swojego życia, więc to od ciebie zależy na przykład, kiedy zaczniesz z tą osobą ponownie rozmawiać i czy zaczniesz z tą osobą ponownie rozmawiać. Bo może uznasz, że okej, dla mnie temat zamknięty, co było, to było, nie będę do tego wracał w ogóle. Czyli nie dasz po sobie znać, żyjesz własnym życiem, kreujesz w swoim życiu nowe rzeczy.
I to też trzeba być tego świadomym, ale również trzeba być świadomym, że tę sytuację można wyjaśnić rozmową dosłownie i że jesteś gotowy na tę rozmowę lub będziesz gotowy do tej rozmowy po rozważeniu sobie wszystkiego, co naprawdę chcesz tej osobie powiedzieć. Bo tu chodzi o właściwe podejście. I tak jak powiedziałam, mniej znaczy więcej. I to jest dla Was informacja. Tak. Bo dwójka mieczy jest tutaj. I chodzi o to, że albo udajesz, że nie ma problemu i to jest wskazówka dla Ciebie. No dobra, no po prostu. Tak jak powiedziałam, nie dajesz po sobie poznać. Albo jeśli uważasz, że nie możesz czegoś zmienić, jest to tylko ułudne. Ten impas jest ułudny, bo jesteś gotowy, żeby o tym porozmawiać. Tylko trzeba ważyć słowa. Tak jak powiedziałam, tak sugerują karty przynajmniej, że ważne jest dla Ciebie, żebyś ważył słowa, drogi Skorpionie. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.